Стосунки польсько-білоруські в перспективі історичної. Вибітна постача, яка мала найбільший вплив на дії Білорусі і Польщі. Співчесне видаження через призмат історії. В проєкті «От прешвощі до прешвощі» на фалях Міжнародного радіо «Білорусь». Dzień dobry, szanowni słuchacze. Miło mi powitać wszystkich w audycji radiowej od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Nazywam się Radziwon Popiel. Temat naszej audycji: artysta eurazjacki, którego płótna odzwierciedlały epokę historyczną i wiarę katolicką. Odkrycie Jana Damela. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziś, drodzy słuchacze, rozmawiamy o Janie Damelu, euroazjackim artyście, którego twórczość łączy Rosję, Daleki Wschód, Polskę, Białoruś i inne kraje. Po powrocie z Syberii na tereny Białorusi Jan Damel postanawia osiedlić się w Mińsku. Wiadomo, że Damel mieszkał w samym centrum miasta, na wysokim rynku. Dziś w Mińsku to jest Plac Swobody i terytorium obok tego placu. To są bloki sąsiadujące z Placem Swobody i jubilejnym placem w Mińsku. Teraz też nazywamyśmy tę cząstkę Mińska Wysoki Rynek i to jest taki jeden z historycznych centrum Mińska, gdzie zachowywało się niemało różnych zabytków historycznych. Niektórzy uważają, że Damel mieszkał w domu należącym do jego przyjaciela Jurija Kabelińskiego, sekretarza Zgromadzenia Posłów Mińskiej Szlachty. Dziś to jest w Mińsku Plac Swobody, dom 15. Teraz tam znajduje się galeria Michaila Sawickiego, znanego białoruskiego malarza. Jan Damel stworzył wiele portretów miejscowej szlachty. Przybliżeniu: Asztorpów, Günterów, Tyzengauzów, Jasińskich, Chorwatów, Kabelinski i inne. Obrazów o tematyce historycznej. Przybliżeniu to są odwrót wojsk francuskich przez Wilno w 1812 roku, uwolnienie Tadeusza Kościuszki z więzienia przez cesarza Pawła I, spotkanie króla Jana III Sobieskiego z cesarzem rzymskim Leopoldem, śmierć księcia Poniatowskiego i inne. Oraz Damel stworzył obrusy obdarzowe do kościołów. Istnieje wspomnienie, że Jan Damel wykorzystywał salę modlitewną kościoła Najświętszej Marii Panny jako swego rodzaju warsztat. To właśnie tam, w zupełnie ciemności, mógł wydobyć niezbędne oświetlenie i w ten sposób osiągnąć niezbędną transmisję światła i cienia na płótnie. Teraz kościół Najświętszej Marii Panny jest dobrze zachowywany. On znajduje się teraz w Mińsku na Placu Swobody, dom numer 9. I to jest do rzeczy teraz arcykatedra katolicka, główny katolicki kościół w Mińsku. W latach 1831-1835 Jan Damel podróżował znów po Syberii od Irkucka do Кяхти. Направде, тим разом, цавковіче добровольне. Правдоподобне разом з Юзефом Кобивецьким, знаним подорожником, який подорожував в те саме райони в літах 1831-1834. Ян Кшиштоф Дамель змер 30 серпня 1840 року. Він зостав похований в крипті неоконченого ще костіла Подвиж Krzyża Świętego na cmentarzu Kalwarii w Mińsku. To jest jedne z najbardziej starych cmentarzy w stolicy
Białorusi. Ten cmentarz bardzo dobrze zachowywał się i do rzeczy sam kościół podwyższenia Krzyża Świętego też jest bardzo zachowywany. To jest taki znany zabytek historyczny w teraźniejszym Mińsku i z tej przyczyny zapraszamy wszystkich i w ogóle obcokrajowców i polskojęzycznych odwiedzić Mińsk i odwiedzić ten znany kościół neogotycki, kościół podwyższenia Krzyża Świętego i cmentarz Kalwarii. Na prośbę Jurija Kabelińskiego nad grobem mistrza Jana Demelia w ołtarzu centralnym kościoła podwyższenia Krzyża Świętego na Kalwarii Mińskiej umieszczono ikonę Prośba o kielich, którą współcześni nazywali najlepszym dziełem Demela. Jan Demel i był autorem tej ikony. Płótno to stało się swoistym pomnikiem artysty i zastąpiło jego nagrobek. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziś, drodzy słuchacze, rozmawiamy o Janie Demelu, euroazjackim artyście, którego twórczość łączy Rosję, Daleki Wschód, Polskę, Białoruś i inne kraje. Kiedy mówimy o twórczości Jana Demela, to ten malarz pisał głównie na tematy historyczne. To w przybliżeniu takie dzieła, jak śmierć mistrza krzyżowców Ulricha von Jüngingena w bitwie pod Grunwaldem, chrzest księżnej Olgi, śmierć księcia Józefa Poniatowskiego, Paweł I uwalnia Kościuszkę z więzienia, pokonane wojska Napoleona w Wilnie, przeprawa Francuzów przez Berezynę, ostatni obraz nie jest ukończony, a także kilka innych powłócien. Widzimy, że tematem twórczości Jana Demela są i historia średniowieczna w przybliżeniu bitwa pod Grunwaldem, czy chrzest księżnej Olgi i historia czasów cesarstwa rosyjskiego związana też z dzieją Polski w przybliżeniu Paweł I uwalnia Kościuszkę z więzienia i wojna napoleonowska, którym świadkiem naocznym został sam Demel. Dużo płócien Demel stworzył na temat katolicki. Jego słynne dzieła o temacie religijnej teraz znajduje się w różnych muzeach Białorusi, Polski, Litwy i innych krajów. W przybliżeniu to są pozycja w trumnie, Chrystus i Samarytanka, święty Józef z dzieciątkiem Jezusem, święty Tadeusz i inny. Jeszcze Jan Demel jest autorem dużej ilości portretów. To są na przykład portrety księcia Dominika Radziwiłła, hrabiego Jewchima Hrabtowicza, miejscowego historyka i archeologa hrabia Konstantego Tyszkiewicza, wojewody mińskiego Wincentego Janowicza Heczewicza, marszawka prowincji mińskiej Antona Chorwata z żoną Ludwiką, rektora Uniwersytetu Wileńskiego Malewskiego, księdza Golianskiego i inne. Jan Demel jest autorem i krajobrazów Mińska i okolic. To są młyn wodny, podwodne drzewa i inne obrazy, rysunki i szkice na tematy życia ludzi. W tej liczbie i rysunki i szkice na tematy życia ludów Syberii. Ponadto Demel, podobny jak inni artyści tamtych czasów, złożył hołd wizerunkowi albumu. Syberyjskie podróże z Irkucka do Kiachta w latach 1831-1835 Demel przywiozł album rysunków i akwareli, do którego dołączona była mapa podróży i notatki autora. W albumie znalazły się panoramy miast Tobolsk, Омск, Томск, Иркутск, Енисейск, а также типы бухарских татаров, киргизов, монголов, хинчиков,
мастаков, самоедов и представителей иных людов. Дамель черпав тематы жития мест и все без идеализации представил соединение жития кляс найбеднейших цезарства российского. А так их было, чтобы поведеть, дуже. И велика илюсть люди знайдувалась в стане найбардзо бедным и сповечне упошлідзоним. Подобне, як його навчитель, маляш Франтішек Смуглєвіч, скупився на особливостях убору того регіону, звичаях, жемісля і будовництві. Вірне переказання строїв, їх деталі, цих фізичних, пощагульних груп етнічних, указує бадавчий характер образу, донження до як найвірнішого представлення правдивого життя інних народов и культур. Альбом został выполнен в технике акварели, гвашу, рисунку пером и обувкем. Часть тих образов została опубликована в технике литографичной, 7 литографий повтажających вонтки и композиции акварели рисунку в Татаже, в Тобольску, Самоеджі, Хвопі, Заколі Тобольська, панорама Омська, панорама Тобольська и інних місць. Альбом є єдним з перших краєвих опрацьовань посвянцових культуре Сходу. З тієї причини Ян Дамель направде внесло огромний вклад в впровадзення мешканців Цезарства Російського в тій лічбі поляків і беворусінів в життя народів Сходу і діалог міжкультуровий. Проект «От пшешвощі до пшешвощі» на фалях Міжнародного радіо «Біаворусь». Шкіце Яна Дамеля знайдувавіще в зборах приватних Рабєго Константего Тишкевича і Юзефа Ігнацего Крашевського і в інних зборах. Творчість артисти укшталтувавіще під впливом класицизму, єднак в велю його працях можна вичуть прагнення романтичного представлення речевистості. Портрети Дамеля має субтельно цехе психологічне. З тієї причини можно поведеть, что Ян Дамель был одним из инициаторов створения стилю романтизму в штуце пенкной. Образы и рисунки Яна Дамеля займує хоноровое место в музеях Беларуси, Польши, Литвы и иных краев. Поразмовляем мы теж о некоторых свинных девах Яна Дамеля. Просьба о келих, то есть знаний образ Яна Дамеля, который знайдувався в костелі подвищення Кирижа Свінтего на цментажу Кальварії в Мінську. І як юж мовілем, тен образ, просьба о келих, зостав уміщений над гробом Яна Дамеля в кирпче костела подвищення Кирижа. За ховався опіс того діла у знаного поета Владислава Сирокомлі. В самій капліці, збудованій перших літах обіцнего століття, пшес пана Павліковського знайдує ще маєстатичний фреск з дужим овтажем. Образ гури Кальварії Єрозолімський, кшиж жалобний Гольгота. Посередку того фреску знайдує ще дужа звоцона рамка з ікону Христуса, уважано за єдно з найліпших діл Дамеля. Під тими символами терпіння і смерті, під заслону створення власного пензля, під великим овтажем спочиває щонки самого Дамеля. Ані в капліці, ані в її знищеній стіні нема гробовця артисти. Його власне діло служить за мавзолеум. Треба повідати, що в 2010-х літах відбилося і в 2017 року закінчена реновація того дєва. Просьба о келіх. Є ще одне знане дєво Яна Дамеля, то є Свята Констанція. Як і дєво Просьба о келіх, вона заховується в Народовим музеєм штуки Білорусі в Мінську. Оділя тим вспомина Владислав Сирокомль в есею «Подружжя по моїх давніх околицях». Він пише так. По правій стороні відімі овт
prawdaż pięknych dzieł z pierwszych lat naszego stulecia, w którym znajduje się obraz Demelia z wizerunkiem świętej Konstancji lub Heleny z krzyżem w starożytnych strojach. Przywódcy kościoła albo uznali, że stroje świętej Heleny są zbyt nowoczesne, albo dlatego, że według legendy znajdujące się na niej rysy świętej zostali zaszczerpnięte z twarzy świętej księżniczko nie pozwoliło na konsekrację. Portret księcia Dominika Geronimo Radziwiłła znajdował się w galerii zamku w Nieświeżu w Białorusi i był wymieniony w inwentarzu majątku z 1857 roku. Po nacjonalizacji zamku w Nieświeżu został on przekazany Państwowej Galerii Obrazów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a w 1944 roku dzieło wywiezione z Mińska do Niemiec przez Niemców nacystowskich w czasie II wojny światowej. Po wojnie omyłkowo przekazana je do muzeum w Nowogrodzie i teraz on znajduje się w Rosji w Nowogrodzkim Państwowym Zjednoczonym Muzeum Rezerwacie. Jeszcze jedno dzieło Jana Demeля, to jest odwrót armii francuskiej przez Wilno. To akwareля, która stała się podstawą rzeczyny w albumie Wileńskim, a następnie była wielokrotnie reprodukowana. Znalezione dwie akwareля, jedna znajduje się w Kownie na terenach Litwy, a druga, z której wykonana wiele rzeczyn w albumie Wileńskim, znajduje się obecnie w Lwowie na terenach Ukrainy. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Szanowni Państwo, na falach Międzynarodowego Radia Białoruś kolejny odcinek projektu od przeszłości do przyszłości. Temat naszej audycji dzisiaj – artysta eurazjacki, którego płótna odzwierciedliały epokę historyczną i wiary katolicką – odkrycie Jana Demеля. W Muzeum Okręgowym w Toruniu znajduje się obraz Jana Demеля spotkania króla Jana Sobieskiego z cesarzem Leopoldem pod Wiedniem, który został stworzony przez Jana Demеля w 1818 roku. Przechowywał się on w zbiorach Antoniego Ratyńskiego we wsi Sinsza, które znajduje się w rejonie Puchowickim obwodu Mińskiego Białorusi. Ten obraz został sprowadzony przez polskiego oficera do Torunia w 1920 roku w czasie wojny radziecko-polskiej. Artysta zanotował historyczną anegdotę, według której podczas spotkania Jana Sobieskiego z cesarzem rzymskim, niemieckim Leopoldem Habsburgiem, Habsburgowie nie chcieli jako pierwsi powitać króla polskiego, a kiedy Sobieski podniósł rękę, żeby zakręcić wąsy, cesarz podniósł kapelusz. W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się szereg dzieł Jana Demеля. W przybliżeniu to są portret Tadeusza Kościuszki, a jeszcze portret Józefa Franka, portret Józefa Kazimierza Kasakowskiego, portret Szymona Kasakowskiego i inne. Portrety te wykonał Jan Demеля dla Wileńskiej Galerii Palebnych Polaków Józefa Konstantego Bogusławskiego, profesora teologii i kanonika Wileńskiego. W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się i autoportret Jana Demеля 1817 roku. Artysta potraktował swój wizerunek z wyjątkową ekspresją na wzór portretów romantycznych, podkreślając ostre, ciekawskie, a nawet okrutne rysy twarzy. Jeszcze jeden autoportret Jana Demеля, który zachowuje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, został stworzony później. Dokładny czas jego stworzenia nie jest znany, ale jest opinia, że to jest 1828 rok. Istnieje wersja, że datę odczytano blednie i faktycznie autoportret powinien być datowany na rok 1820. Romantyczny autoportret przedstawiający artystę świadomego swojej pozycji istnieje w kilku wersjach, różniących się szczegółami. Jedna była właśnie
wolnością Henryka Weissenhofa, druga w Towarzystwie Opieki nad Zbytkami Przeszłości w Mińsku, obecnie także w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Oczywiście, szanowni słuchacze, to są tylko niektóre przykłady twórczości, niektóre przykłady dzieł Jana Damelia, a w ogóle on stworzył ich dużo. Do rzeczy, na część Jana Damelia 27 czerwca 2005 roku Ministerstwo Łączności i Informatyzacji Republiki Białoruś wydało kopertę artystyczną z oryginalnym znaczkiem 225 lat od urodzin Jana Damelia. No i w ogóle Jan Damel teraz w Białorusi jest znanym działaczem sztuki, ale oczywiście jego biografia, jego życie i twórczość jeszcze potrzebuje badań naukowych w przyszłości. Z tej przyczyny, szanowni państwo, kiedy macie interes do Jana Damelia, do jego życia, do jego twórczości, to zapraszamy w Białoruś, zapraszamy na Kalwarię Mińską, gdzie jest pochowany w miejscowym kościele Jan Damel. Zapraszamy do Muzeum Narodowego Sztuki Białorusi w Mińsku i mamy nadzieję, że dziedzictwo twórcze Jana Krzysztofa Damelia to jest jeszcze jedna część naszej wspólnej historii i kultury, która łączy Polskę i Białoruś. No cóż, drodzy słuchacze, odkryliśmy dzisiaj Jana Damelia, a teraz możecie odetchnąć i wrócić do swoich spraw, ale tylko do czasu, aż nadejdzie pora wysłuchiwania nowego odcinka audycji radiowej Od przeszłości do przyszłości, który właśnie idę przygotowywać. Projekt Od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziękuję za uwagę, szanowni słuchacze. Do zobaczenia ponownie w audycji radiowej Od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Stosunki polsko-białoruskie w perspektywie historycznej. Wybitne postacie, które miały największy wpływ na dzieje Białorusi i Polski. Współczesne wydarzenia przez pryzmat historii. W projekcie Od przeszłości do przyszłości. На фалях Międzynarodowego Radia Białoруś.